Ale zobacz, mamy akcentowane i tylko to jedno się pojawiło faktycznie i w tym momencie jednym. Tak, tak, tak. Nie. Nie! Ja pierdolę! Nie! Akcentowany nie! W stronę pierwszego budynku nagle patrzymy, że jakieś światło się pojawia, nagle jakaś postać. I my przestraszeni i uciekamy w drugą stronę, część zobaczyła tą postać. To jest chyba to zejście. Piekło. Ja pierdolę. Ja pierdolę, kurwa. O kurwa. Nie, dobra, chyba jednak nie pójdę sam do piwnicy. To jest jakaś budka. A to jest zamknięte? Zawał serca. O k***a, stary, przecież ja się zapytałem, stary, czy jak wejdziemy do góry, to czy to co nas tam czeka? I być może część tych ludzi, która została tam w czasie wojny, podczas likwidacji otwockiego getta wymordowana, prawdopodobnie do tej pory tam leży. Więc prawdopodobnie część albo wszyscy ci ludzie leżą, więc de facto to jest cmentarz. Zofiówka, czyli dawny szpital psychiatryczny znajdujący się w Otwocku pod Warszawą. Uważane za jeden z najbardziej nawiedzonych obiektów w Polsce. Niegdyś zakład leczniczy uważany za jedno z najnowocześniejszych miejsc w całej Europie, ale Zofiówka ma też swoją szarą, ciemną, negatywną wojenną przeszłość. Jakie mrożące krew w żyłach historię skrywa to miejsce? Posłuchajcie. Na przełomie XIX i XX wieku polscy Żydzi tworzyli coraz bardziej zwartą i coraz lepiej zorganizowaną społeczność. Idea syjonizmu i wzmacniająca się solidarność Żydów sprzyjały nowym inicjatywom, także dobroczynnym, mającym polepszyć stan żydowskiej społeczności na ziemiach polskich. I tak oto w 1906 roku powstało Towarzystwo Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi Żydami. Jego przedstawiciele już po roku działalności kupili 17 hektarów ziemi i założyli tutaj zakład dla nerwowo i psychicznie chorych. Zakład nazwano też Zofiówką od założycielki, a właściwie sponsorki tej ziemi, czyli Zofii Endelmanowej, która sprzedała swoją cenną biżuterię właśnie po to, by zasponsorować kupno tejże ziemi. W Zofiówce leczono chorych psychicznie ludzi z ubogich i średnio zamożnych warstw społecznych. Leczenie było darmowe, a jego koszty pokrywały rodziny lub gminy, z których pochodzili pacjenci. Wbrew stereotypom o dawnej psychiatrii, nie stosowano w Zofiówce brutalnych terapii. Głównym elementem procesu leczenia w otwockim szpitalu psychiatrycznym były spokój i praca. Popularność zakładu bardzo szybko rosła, ponieważ w 1935 roku szpital mógł pomieścić już 275 pacjentów, a więc niemal 3 razy więcej niż na początku swojej działalności. W tymże roku szpital stał się też największym sanatorium znajdującym się w Otwocku. W 1940 roku w szpitalu w Zofiówce rozegrał się dramat. Dramat, który spowodował, że dziś szpital nazywany jest nawiedzonym szpitalem psychiatrycznym. Wtedy to Niemcy utworzyli na okupowanym terenie getto, obejmujące także Zofiówkę. Nazistowski lekarz Jost Walbum przejął pełną kontrolę nad Zofiówką, traktując szpital niemal jako barak w obozie koncentracyjnym. W Zofiówce panowały wtedy straszne warunki. Pacjenci umierali z głodu i z zimna. Ostatni akt dramatu
rozegrał się w sierpniu 1942 roku, w czasie likwidacji otwockiego getta. Niemcy nie mieli zamiaru zajmować się dłużej pacjentami i personelem szpitala. Zastrzelili wtedy około 140 pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a resztę wywieźli do Treblinki. Tylko kilku osobom udało się wtedy uciec z terenu szpitala i getta do Warszawy. Po II wojnie światowej budynki szpitala psychiatrycznego Zofiówka wykorzystywano jako sanatorium dla gruźlików. Dopiero w połowie lat 80. XX wieku w Zofiówce znów zaczęto leczyć choroby psychiczne, głównie uzależnienia u dzieci i młodzieży. Trudno się dziwić, że badacze paranormalnych hotspotów w Polsce często wskazują szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku jako jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce. Wokół Zofiówki narosło też wiele legend i historii o nawiedzeniach. Wspomina się tutaj m.in. o zakonnicy, która swego czasu miała popełnić tutaj... Zresztą posłuchajcie tej historii. W Zofiówce często wspomina się na przykład o zakonnicy, która miała zapaść na schizofrenię po powrocie z misji w Afryce i była leczona właśnie w dawnej Zofiówce. Niestety, choroba wygrała i zakonnica popełniła samobójstwo. Po śmierci miała nawiedzać swój dawny pokój i strącać ze ścian obrazy, które zresztą sama namalowała. Duch zakonnicy siał taki popłoch wśród personelu szpitala, że w końcu zdecydowano się na wezwanie egzorcysty, który odprawił rytuał i przegnał ducha. Częściowo za mroczną reputację Zofiówki odpowiada na pewno stan ruiny, w jakiej znajdują się obecnie budynki. Miejscowa gmina żydowska stara się uzyskać prawo własności nad terenem szpitala, ale póki co jednak Zofiówka niszczeje z roku na rok. Pełna ciężkiej atmosfery ruina szpitala psychiatrycznego przyciąga entuzjastów turystyki z dreszczykiem z całej Polski. Wśród walących się murów Zofiówki spotkać można zarówno bezdomnych, jak i influencerów czy blogerów zafascynowanych mroczną historią tego niezwykłego miejsca. W zakładzie psychiatrycznym w Zofiówce byliśmy w zeszłym roku i nawet część z was zwracała uwagę na ten korytarz, w którym podobno coś zarejestrowaliśmy, ale zarejestrowaliśmy tutaj jeszcze masę innych paranormalnych wydarzeń. Jakich? Zobaczcie sami. Kurde, ej, to było najmocniejsze tak, jakie kiedykolwiek słyszałem na SB7 osobiście. Dobrze, przeskanujemy teraz ten korytarz pod kątem kamery termowizyjnej. Czy możesz podejść do mnie? Tu jest to przejście, gdzie było słychać ten męski głos. Wychodzimy! Dobra? To było dobra? Mężczyzna? Wychodzimy z tunelu! Dobra, drugi raz! To było dobra znowu? Teraz na pewno! Tak jak widzieliście, Zofiówka jest nawiedzonym obiektem, w którym dzieją się dziwne, ale też fajne, paranormalne rzeczy. Czy przytrafią nam się również dzisiaj? Przekonamy się już jak tylko stanie się ciemność, a wtedy dołączą do nas chłopaki z kanału Urbex History i razem wygenerujemy kilka punktów, m.in. w kapliczce, w szpitalu i w kilku dziwnych lokacjach. To wszystko będziecie mogli obejrzeć, ale sprawdzimy też legendy. Legendy chociażby z samochodem. Mówi się, że w Zofiówce nie odpalają auta. Nam poprzednim razem faktycznie samochód nie odpalił, ale tego nie zarejestrowała kamera Mikołaja. Dlaczego? Bo po prostu była wyłączona i zwyczajnie nie zarejestrowaliśmy tej chwili. Dlatego dziś, jak tylko wrócimy w nocy do samochodu, Mikołaj odpali kamerę, ja włożę kluczyk i sprawdzimy. A póki co, czekamy na chłopaków z Urbex History. Tak jak wspominałem, Zofiówka to magiczne miejsce skrywające masę tajemnic, ale o tych wszystkich tajemnicach przecież powinni wiedzieć mieszkańcy Otwocka i znajdujących się nieopodal domów. Dlatego ruszyłem w drogę popytać mieszkańców, co wiedzą na temat nawiedzonego szpitala. Wiesz, ekipa?
Słuchajcie, bo robimy reportaż na temat Zofiówki. Mogę wam kilka pytanek zadać? No pewnie, pewnie tak. I chciałem się zapytać, czy siostry znają jakieś historie na temat szpitala? Bo tam był zakład dla nerwowo i psychicznie chorych i tam też jest historia z siostrą zakonną właśnie związana. My nie wiemy, bo my tutaj nie jesteśmy... Nie, ja to nie jestem. Siostry chyba też nic na ten temat nie wie. Aha, czyli siostry jakby nie są tutaj bezpośrednio stąd. No się, my mieszkamy, to, ale to chwilowo, no się od jakiegoś czasu, także nie znamy tam historii. A, rozumiem. A czy jakieś siostry na przykład gdzieś tu w okolicy, żeby zapytać o historię, istnieje taka możliwość, czy nie? To myślę, że myśliby się w tym poszukać w internecie. Aha. Które by wiedziały, bo nasze to ja nie wiem, jakoś tak... To zawsze, no... Rok temu było, poszliśmy na Zofiówkę, tak po prostu, żeby sobie pozwiadać się cośkolwiek. I tak nastała noc, nagle, tam była, nie wiem, 21, 2, coś koło, 27 może nawet. I byliśmy przy tym pierwszym budynku, znaczy tym drugim, co jest złączenie. W stronę pierwszego budynku, nagle patrzymy, że jakieś światło się pojawia, nagle jakaś postać. I my przestraszeni. I uciekamy w drugą stronę. Część zobaczyła tą postać, a część nie właśnie. Okej. Okay. A wy razem ekipowo wtedy byliście? Tak, jeszcze było parę osób. Tak, we trójkę jeszcze parę. Ja nie widziałem, co tam było. Ja po prostu zobaczyłem, że oni uciekają, to ja też uciekałem. Aha, okej. Okay. No czyli w sumie tylko ty to widziałeś, tak? No tak, część osób zobaczyła jakąś białą postać. Ale to mógł ktoś, jakiś człowiek być, nie jesteśmy cokolwiek, pewni. No nie jesteśmy pewni tego. Tylko mówili nam ci, co widzieli, że to była biała postać. Po połowa widziała, połowa nie. W Zofiówce tam już to siostry tego nie prowadzą? Właśnie nie. Właśnie to jest już zakład, który jest, no trochę można powiedzieć, w stanie ruiny, jakby nie patrzeć. No ale mimo wszystko są tam takie pogłoski, że niby coś straszy. Właśnie między innymi też jest historia związana właśnie z siostrą zakonną, która przyleciała, właśnie trafiła tutaj do zakładu kiedyś, tam chyba w 1940 którymś roku. No niestety... To nie, to nasze to nie wiedzą, bo my tu po wojnie tutaj dopiero siostry w ogóle tu przyjechały po wojnie. No ta historia jest trochę właśnie związana z wojną. Nie, to raczej od nas to nie. A tak myślę, że no nie wiem, które by to wiedziały. Wielokrotnie byłem na Zofiówce. Jeżeli chodzi o taką sytuację, że coś tam straszy, to lata temu wracałem tuż przed północą, to była taka pora jak teraz, lato. Daniel w ogóle, witam. Artur. To była taka pora i szła grupka nastolatków, takiej młodszej młodzieży. Prawdopodobnie jakieś kolonie czy coś takiego. Szli z tamtej strony, ja wracałem stąd i oni mnie pytają, czy ja wiem, gdzie jest Zofiówka. Ja mówię, no tak, wiem, to w tamtą stronę, ale drogie dzieci, o tej porze, prawie 12. No kiedyś tutaj było coś takiego, że podobno z łazienki było słychać, jak jakaś woda kapała, a te toalety są rozwalone, więc ciężko by było, żeby tam jakiekolwiek jeszcze rury przynosiły jakąś wodę. Ale takie nic nie potwierdzone. No nie. Okej. I to tyle. Chyba tak, wydaje nam się, że tak. Dźwięki tylko, że jakieś huki były. Ale to, czyli możecie powiedzieć, że coś tutaj się dzieje, tak? No tak, zdecydowanie. Okej, okay, no dobra. Tam to są ruiny, miejsce takie, że łatwo się potknąć, zrobić sobie krzywdę, dużo szkieł i tak dalej. Oni, właśnie o to nam chodzi, bo tam straszy i my czekamy, żeby tam dotrzeć właśnie północ, bo będą duchy. Ja na to, jakie duchy? Ludzie tam mordowali ludzi w czasie wojny. Tak, to tak, był tak. Szpital psychiatryczny, tam Niemcy tam pacjentów tego szpitala, część personelu też. A oni mi pokazali stronę internetową, jakieś takie miejsca z duchami w Polsce. Przegląd. Tak, to jest paranormalne chyba PL. Tam coś być może. Nagrywamy reportaż na temat Zofiówki. Mogę zadać panu kilka pytań? No pewnie, znam Zofiówki, akurat błędam. Tak, a wie pan co? Bo tam jest historia, a mówi pan, że pan był. Miał pan jakiś incydent paranormalny? Bo tam mówi się, że coś straszy, nie? Proszę pana, ja powiem panu, nigdy w życiu nic takiego nie miałem. Mojej byłej dziewczyny, mama była tam panią oddziałową. Nigdy w życiu mi się nic takiego nie stało, ale to, ja mówię panu o latach, od razu mówię, 90. A czy ona na przykład miała jakieś historie, opowiadała o czymś? Nie, nigdy w życiu pani Werka mi nie powiedziała nic złego. Okej. Okay. Nie jesteś słuchaj. Czyli nie zna pan żadnych historii. Potem widziałem jeszcze na YouTubie jakiś film, który tam nagrał taką ostrą psychodelę. I widziałem jakiś filmik ekipy specjalistycznej, która rozstawiła tam sprzęt. To stało chyba przez całą noc, może nawet dłużej.
i próbowali łapać jakąś energię, która, która ten... I to jest jedyne, co wiem na temat tego, że tam straszy. A jakie były warunki? Jak pan ocenia warunki tam na miejscu? Wtedy jak pan był w szpitalu? Ja powiem, że było naprawdę, na tamte lata było dobrze, bo to już komuna padła, to był 91 albo drugi rok. Mhm. Nie mogę narzekać. Rozumiem. Szkoda, że w takim, do takiego stanu to doprowadzili, nie? Mówię, szkoda, że do takiego stanu to doprowadzili. Że jest już taka ruina. No tak, ale przynajmniej przyjechałem, było co innego. Dzisiaj tam jakieś narkomani, tam coś takiego jest, tak? Ale kaplica, to wiecie, że to jest zupełnie inne sanatorium. Znaczy ono jest dołączone do jakby do tego całego kompleksu z tego co... Nie? Aha, czyli to ono jest osobno. To są dwa osobne byty i w ogóle nie, nigdy one nie były ze sobą związane. Zofiówka była szpitalem dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów, wybudowanym z inicjatywy właśnie żydowskiej społeczności. Natomiast tam, gdzie jest kaplica, to jest dawne sanatorium Olin. Nazywa się Olin, dlatego że inicjatorką jego budowy była marszałkowa Piłsudska, Aleksandra. To widzi pan, to coś ciekawego się to dowiedzieliśmy. To są dwa osobne byty, one nigdy ze sobą nie były związane. Tu byli pacjenci chorzy psychicznie, tam biedne dzieci, sieroty, chore no, na płuca, bo Otwock słynął z... dobrego machoniowego tak zwanego powietrza przed wojną i tu gruźliczne dzieci. Także to widzę, ma pan bardzo duże pojęcie na temat tego obiektu, a to w takim razie zapytam, dlaczego on dziś wygląda tak jak wygląda? W sensie, bo to jest już ruina, miasto się tym w ogóle jakby nie chce interesować, nie interesuje się, czy... No, jedna rzecz to chyba nie ma po prostu, nie było do tej pory co z tym zrobić i to niszczało. Dwa to są kwestie własności, tak? Prawa spadkowe, nie ma ludzi, do których to należało. Jeżeli mogę powiedzieć o jednej rzeczy, to nie jest do końca wyjaśnione, bo brakuje dokumentów w tej sprawie i być może część tych ludzi, która została tam w czasie wojny, podczas likwidacji otwockiego getta wyfasowana, prawdopodobnie do tej pory tam leży, bo nie wiadomo, jak było z tymi ekshumacjami. A, czyli tych ciał w sumie nie znaleziono? Czy częściowo tylko? No właśnie, to jest kwestia sporna, bo niby była ekshumacja, nie bardzo są z niej protokoły. Ja tego nie mówię z własnej tej, tylko znam człowieka, który był szefem tutejszego muzeum i grzebie w takich sprawach i nie zgadza się to, więc... Okay. Więc prawdopodobnie część albo wszyscy ci ludzie leżą, więc de facto to jest cmentarz. I nastała noc, a ze mną są chłopaki z Urbex History. Siema. Jesteśmy, tak jak doskonale wiecie, w Zofiówce, w miejscu, które naprawdę jest nawiedzone. Potwierdzają to moje, nasze historie, jak i również historie chłopaków. Panowie, co doświadczyliście w Zofiówce? Wiesz co, tutaj mieliśmy naszą przygodę z Urbexem tak naprawdę, ale mieliśmy taką strasznie dziwną sytuację, że zostawiliśmy samochód i była ustawiona kamera, taka wiecie, czujka, która zarejestrowała, że ten samochód zamrygał światłami, tak jakby ktoś go, wiesz, z daleka odpalił z kluczyka. I teraz zastanawiamy się, czy samochód, bo on już dawno został sprzedany, czy miał taką funkcję, że jak zostawisz go otwartego, to on się sam zamknie po jakimś czasie. No czy rzeczywiście, no nie mam wytłumaczenia na to, anomalia. Tak? Ale miejsce, w którym byliśmy też niedawno, które też dzisiaj odwiedzimy, czyli kaplica, która jest niedaleko, byliśmy tu ostatnio. I słyszeliśmy jakieś dziwne głosy w miejscach, których nie powinno nikogo być. Słyszeliśmy trzaskanie i ja osobiście słyszałem, czułem cały czas takie obserwowanie na karku, które mi się nie zdarza w nawiedzonych miejscach. My byliśmy w kaplicy i faktycznie rejestrowaliśmy tam dziwne głosy. To wszystko widzieliście w zeszłym roku w odcinku właśnie z Zofiówki, ale ten odcinek związany jest z randonautiką. Chłopaki poprosili mnie o pomoc, ponieważ uważają, że jestem specem od randonautiki. Dziękuję za uznanie. No tak jest. Bardzo mi miło. No ale również przy okazji nagramy swój odcinek rando, więc perspektywę możecie zobaczyć u chłopaków na kanale. Oni wygenerowali swoje punkty, a my wygenerujemy za chwilę nasze, dlatego zachęcam was, byście wbili właśnie do chłopaków z Urbex History, jak i również zasubskrybowali kanał mój i chłopaków, wciskając ten czerwony przycisk tylko tam na dole. Jak chcecie więcej tego typu materiałów, zostawiajcie łapki w górę, bo już jeden materiał z chłopakami robiliśmy. Zaczynamy! Dziś również będziemy się rozdzielać, to znaczy pomieszamy składy. Ja pójdę z którymś z chłopaków, Mikołaj również, więc na pewno
Na pewno będzie ciekawie, ale na pewno będę chciał wejść samotnie do piwnic szpitala. Byłem tam w zeszłym roku, klimat jest naprawdę interesujący. No i również rozdzielimy się przy jednym z wygenerowanych punktów randonautiki. Panowie, jak stary, się czujecie? Jak ja to słyszę, chcę wejść do piwnic, gdzie wiadomo co się działo, akcja T4. Chcę się rozdzielić. Ja się nie pisałem na coś takiego. No niestety, jak jest grubo, to ma być grubo. 22 tak jest. O, tu mamy zamurowane to wejście. Tak, nie da rady przejść. Aha, czyli tędy nie przejdziemy. My się ostatnio chyba wbieliśmy przez to okno, z tego co pamiętam. Mhm. Tylko, że tam... Ale z racji, że nie można wejść, to może czas na intencje. O. Słuszna racja, słuchajcie, intencje, które będą towarzyszyć nam w dzisiejszym odcinku, między innymi związane właśnie z Zofiówką, to zakonnica. Jak jej zakonnica, no to ona się podpiła, więc... A z racji, że Zofiówka słynie głównie z akcji likwidacyjnej, Niemcy. No i dużo osób mówi też o różnego rodzaju głosach, dlatego naszą intencją jest również głos. I te wszystkie cztery intencje będą towarzyszyły nam przy tych trzech punktach, które właśnie wygenerujemy. Pora na pierwszy punkt. Stoimy, słuchajcie, w Zofiówce i generujemy punkt randonautiki, gdzie zaledwie 300 metrów stąd chyba, tak? Mieliśmy tą akcję w tym lesie? Tak, to jest niespełna 300 metrów stąd, a też bardzo dziwne akcje się tam działy. No dobra, panowie, znamy intencje. I teraz pytanie tylko, czy chcemy ustawiać promień kilometra taki, żeby obejmował ten żeby obszar obejmował Zofiówkę, tego lasu, Zofiówkę, nie? No. Dokładnie. Dobra, zostawiam wam, z racji, że ja generuję przeważnie punkty, wygeneruj. No i zobaczymy, co, dobra, co będzie punktem numer... Skupmy się na tych intencjach. Dobra, zakonnica, sznur, głos i Niemcy. Tak. Generujemy. Zakonnica, głos. Jest, anomalie. Mamy. Jest, 4,32. Moc. Nie, 2,42. A, to zakres 2,42. 2,42 w lesie. No dobra, mamy jeden z punktów. Pora na punkt numer 2. To właśnie w tym miejscu w Zofiówce w zeszłym roku razem z chłopakami z PPTV udało nam się zarejestrować najbardziej czysty dźwięk, a właściwie głos, który został wydobyty z urządzenia SB7, czyli ze Spirit Boxa. Zobaczymy, okay. Czy... Co? Słyszałeś coś? Tak, tam, za tobą. Poważnie. Serio, tak szybko? Ja mówię, ściarki, nie? Słyszałem... Zobaczcie to. Chodźcie to zobaczyć. Dawaj, takie... Słyszeliście? Nie, to jest kitu. No dobra, to zobaczymy. Ale to też coś grzało w zeszłym roku, ale na tej łapie. To grzało, ale... Jest, widzisz? To jest tą radę odpalasz. Dobra, jeżeli faktycznie chłopaki coś usłyszeli, nie wiem, ja nie słyszałem, ale zobaczymy w postprodukcji. Mamy 4,53, czyli jest grubo. 4,53. Daleko? 49 promieni. Kawałek jest, co prawda, ale myślę, że tam się dostaniemy tak czy siak bez problemu. Pora na ostatni punkt w kaplicy. Ostatni punkt postanowiliśmy wygenerować w kaplicy znajdującej się obok Zofiówki. Zdecydowaliśmy, że wszystkie trzy punkty zostaną przez nas wybrane na terenie szpitala, a dopiero następnie się do nich udamy. Dlaczego taki zabieg? Chciałem jeszcze dokonać eksploracji byłego zakładu dla nerwowo i psychicznie chorych i zobaczyć, czy nawiedzenia, których doznaliśmy w zeszłym roku, będą miały taką samą moc. Generujemy trzeci punkt, jesteśmy w kaplicy na niedaleko Zofiówki. No nie przedłużam, po prostu myślcie o intencjach. Dobra, idźmy. Ciężko myśleć po tym, co się... Ciekawe, jakby był sznur. 3,18. Ty, ale bardzo blisko stąd. I nie wiem, czy to nie jest jedno z miejsc, które też my... To jest w stronę tego lasu! To jest w stronę tego lasu! Stary, to jest ten las, dla którego właśnie tu byliśmy. Tak! Co były te krzywe drzewa. Tak. No to... Lecimy do punktu. Tak jak wspomniałem, rozpoczynamy właśnie nocną eksplorację nawiedzonego szpitala. Postanowiliśmy podzielić się na dwie grupy i ruszyć w poszukiwaniu anomalii. Nie spodziewałem się jednak, w sumie chyba nikt z nas nie spodziewał się, że dzisiejsza eksploracja znacząco przebije zeszły rok. Zresztą zobaczcie sami. Byłem w tej kaplicy parę tygodni temu. Ja wiem, że to miejsce jest, nie chcę powiedzieć dziwne, ale jest. No bo tak, bo mamy
Tutaj jest ta legenda, że pojawia się zakonnica, a nawet tak, na poprzednim materiale u nas, jak analizowaliśmy, to były pogłoski, że tam rzekomo coś udało nam się zarejestrować. Ale my tutaj też zostawiliśmy kiedyś kamerę ukrytą i była taka sama akcja. Że też coś się zarejestrowało. Tam przeleciał. Tak, na końcu pomiędzy tym. Tylko my robiliśmy w tę stronę. Ja akurat tam nie byłem, więc tam bym z miłą chęcią zaszedł. No to? Chyba, że odpalamy go z tuba i zobaczymy, czy coś tu się dzieje. No to dawaj na pierwszym piętrze. A że tam bardziej grzeje? Wiesz co, ja bym spróbował tu, bo tutaj mówię, zarejestrowaliśmy głos, ale na pierwsze piętro też pójdziemy. No to opadnie. Próbujemy tutaj na pół piętrze? Na pół piętrze. I później mamy jeszcze jedno piętro i chyba wyjście na samą górę. A na samej górze, z tego co pamiętam, no, był może, nie pamiętam słowa, że ci co byli tutaj, przebywali, mogli odpoczywać w tym miejscu. Więc to też takie mocne dla duszy, nie? To też może warto tam zobaczyć. No to chodzi, umiejscowiłem się gdzieś na... Okej. Dobrze, wszystkie pomieszczenia gdzieś tu na środku bym spróbował. Dobra. To jest na środek korytarza. Ej, kurwa, stary. Jeżeli jest tutaj ktoś z nami, daj znać. Powiedz cokolwiek do nas. Pokaż się. Albo powiedz do mojego telefonu, który trzymam w dłoni. Cokolwiek. Jak masz na imię? Ty. Niemcy. Petardy. Ale stary, wiesz, jakby tak być bardzo luźne powiązanie, strzały. No ale to nie jest w punkcie, wiem, nie? Ale tak w tym momencie, kiedy o tym pomyślałeś, kiedy zapytałeś, zaczęły się wystrzały. No jak masz na imię? Podejdźmy może bardziej tam. Bo tam to był, tam był ten moment, co możemy. Wiesz, te... Akcentowane. Patrz. Co? Ale że akcent, jakby wiesz, że Niemcy, że strzały, że akcentowane. I akcentowane. Stary. Było akcentowane, co prawda to nie miałem... było to miejsce, co było słychać te, to mruczenie. Tu, przy tej ścianie. Okej, czekaj, bo nie mogę nagrywać ekranu w takim razie. Dobra. Co miałeś na myśli mówiąc akcentowane? Jesteś razem z nami tutaj? Tak, bo już wiesz, pentagramy na ścianie. I see. Czy byłeś w tym szpitalu? Jeśli tutaj jesteś, powiedz, jak się nazywasz. Albo pokieruj nas. Łopata. 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 Łopata, zdecydowanie. Tylko w związku z czym, nie? Zwłoki. Zwłoki? Zdecydowanie. Nasz temat. Mówiłeś wcześniej niepochowani ludzie. Okej. Czy przeszkadza ci nasza obecność? Będziemy się kierować do góry. Czy coś tam na nas czeka? Co miałeś na myśli mówiąc akcentowany? Jesteś razem z nami tutaj? Tak, bo już wiem. Jak masz na imię? Przedstaw się! A, i tu możemy wejść na górę. Ja jestem Daniel, a ty? Tu nie byłem jeszcze. Albo? To jest to prawda takie skrajne skrzydło. Tak, tak, chyba tak, no. Co prawda. I karnisz od skrajne. Ale Zofiówka ma taki klimat w sobie, nie? Bo jak stary, no za dnia jak jesteś, to w ogóle tego nie czuć, a w nocy mimo wszystko, jak już wchodzisz, to zupełnie coś innego, nie? Jakbyś wszedł gdziekolwiek indziej. Ale zobacz, mamy akcentowane i tylko to jedno się pojawiło faktycznie i w tym momencie jednym. Tak, tak, tak. Nie. Nie! Ja pierdolę! Nie! Akcentowany nie!
To jest kolejna odpowiedź na to. Mamy nie. Ale się wystraszyłeś w ogóle. Znaczy nie, no mówię o tobie, bo ja już tu jestem przyzwyczajony. Bo wiesz, ja pierwszy raz mam do czynienia z tym urządzeniem i nagle... Aha, czyli nie miałeś, okej. Dobra, ale coś z nami chodzi. I to tutaj, stary, uważaj właśnie na takie dziury, ja chociaż nie są głębokie, ale wiesz. Ale wiesz co, lepiej z dachem nie spać. Tutaj zróbmy, stary, kolejne... Połóżmy tutaj telefon i tu spróbujmy teraz... Porozmawiać, no. Troszkę wyżej. Okej. Zawał serca. O k***a, stary, przecież ja się zapytałem, stary, czy jak wejdziemy do góry, to czy... To co nas tam czeka? No to mamy zawał. No to właśnie jest mały zawał serca. Albo takie pomieszczenie recepcyjne też takie... Albo tak, no. Też takiego... No bardziej pokazowego. Chodzisz i masz piętrze takie, wiesz. Mhm. Czy jesteś na piętrze? Jest cały czas włączony, tak? Tak, cały czas. Jeżeli jesteś na piętrze, odpowiedz tak. Powiedz tak. Jeżeli jesteś z nami. Daj nam znak. Powiedz cokolwiek chcesz. Nie no, ale to było grube, stary, z tym zawałem serca. No to samo to. A powiedz nam... Czy chciałeś nas przestraszyć? Chciałeś nas tylko przestraszyć tym zawałem serca? Cały czas noszę ze sobą noktowizor. W razie jak zejdę do piwnic, będę go odpalał. Tam będę chciał zupełnie wyłączyć światło. No i zobaczymy, co się wydarzy. O, tutaj czaszki. Aż tak wtedy nie eksplorowaliśmy tak jak teraz. Fajnie, że się rozdzieliliśmy. Wiesz co, bo to jest duże. A gdzie my żeśmy w ogóle wyszli? Do... A, wiem co to jest. Na dach. To jest ten taki taras. Tak. To takie bardzo charakterystyczne miejsce i patrz. Tam gdzie? Gwiazda albo pentagram. Czy jesteś z nami na dachu? Czy jesteś byłym pacjentem szpitala? Odpowiedz tak lub nie. Ten główny korytarz za końcą jest pod nami. Pod nami, tam na koniec musimy wejść, bo chcieliśmy tam dojść, fakt. O, chociaż chłopaki tam są. To może zejdźmy tu, na dół i dojdziemy sobie. To jeden z elementów zofiówki, czyli pełno śmieci. Tak. To my stary mieliśmy ustawioną kamerę stąd, w tamtą stronę, co nie? Aha. I taki na końcu taki orb przelatujący, wiesz. No to zobaczymy, może nam też tutaj się dzisiaj coś uda zarejestrować. Dobra. Zmieniliśmy miejsce i chciałem wrócić do tego... To... Dobra, inaczej zadajmy pytanie. Co może spowodować ten zawał serca? Czy... Chciałeś nas tylko wystraszyć, czy jest to... groźba? Sprawdziłem za tobą jeszcze nightshotem. A tutaj? Co jest? Ja też czegoś tak nie kojarzę tej części. Czy jesteś tutaj razem z nami? O kurde, patrz, tu jest przejście. To jest to okno, które przed chwilą tam byliśmy w nim. Tak, to jest. I tu jest korytarz gdzieś powinien. Tu po lewej stronie powinien być. Aha. Czy nawiedzasz ten korytarz? Czy znasz, znałeś albo jesteś zakonnicą? Kojarzysz zakonnicę? Podobno popełniła tutaj zabójstwo. A co stało się tobie? Wykorzystaj swoją energię i powiedz do tego urządzenia. Czy byłeś pacjentem szpitala psychiatrycznego, zakładu psychiatrycznego, Zofiówka? Tak czy nie?
Dobra, to jest chyba tyle, co tam się uda tutaj zarejestrować. Stary, ale powiem ci, ta akcja z tym... wiesz... co on powiedział przy tych Niemcach? Ja już w ogóle mam taki... akcent chyba, akcent albo nie, co, nie? Coś takiego, nie, już nie wiem, bo też jestem taki rozemocjonowany trochę. Wbijamy? Gdzie? Na górę? Znaczy no byliśmy do góry tu. Chłopaków, co nie? To wiesz co, to ty leć do nich, ja pójdę na piwnicę. I zobaczę w piwnicach. Wiesz co ci powiem o piwnicach? No. Wiesz co to była akcja T4, co nie? Tak. No. A wiesz gdzie to się działo? No na dole, w piwnicach. A wiesz, że była intencja Niemiec i tak dalej? Tak. Obawiasz się? Zobaczymy, może mi się uda coś zarejestrować. To ja będę wybiegał no najwyżej z niej. Mam gaz pieprzowy ze sobą, chyba. Czekaj, sprawdzę. Tylko co mi da gaz pieprzowy? Z bytami to za wiele? No mam. Powodzenie. Ja lubię adrenalinę. To dla widzów. Zobaczymy. Nie dziękuję. Zobaczycie moją twarz. Oj, ale teraz się będzie działo, słuchajcie. Idę samotnie do piwnic. To jest chyba to zejście. Piekło. Ja pierdolę. Ja pierdolę, kurwa. O kurwa. Nie, dobra, chyba jednak nie pójdę sam do piwnicy. Ja pierdolę, czy ja mam krótkofalówkę? Ej, kurwa. Ty masz krótkofalówkę, nie? Ja pierdolę, patrzcie to. Nie, to jest pojebane. Zofiówka jest... Co się dzieje? Ej, co się dzieje? Bo się rozdzieliliśmy. Chodźmy stąd. Chodźmy do nich. Idziemy stąd. Zmieniamy miejsce, idziemy do nich. Jeżeli tu jesteś, zostań tu. Odchodzimy, nie mamy złych zamiarów. No nie, nie chcę ryzykować jakiejś dobra, takiej dawaj. Dziwnej, samotnej eksploatacji. Patrz dalej, ja p***dolę. Oni za nami czekają, chodź, idziemy. Hej, chodźcie do piwnic. Ja p***dolę, co tu się dzieje? Do piwnic. Ale zawał w serce miał rację. Ej, a może odpalimy noktowizję? Macie ten? No, to wyłączmy światło. Niech idzie pierwszy z noktowizją. Wyłączmy... Nie, nie, na razie wyłączmy światło. Wiesz? I nasłuchujmy. Czy jesteś z nami tutaj? Daj znać, jeżeli tak. Albo daj sygnał jakikolwiek. Jak masz na imię? Jebane. Daniel, a ty? Ja mam na imię Daniel, jak ty masz na imię? Przedstaw się! Ej, to już nie jest śmieszne, panowie, naprawdę. No. Ja się naprawdę zacząłem bać. Jak masz na imię? Ja ci się przedstawiłem. Zdradź swoje imię. Jesteś w piwnicach? Daniel? Tak. A wiesz, że to było centralnie w tym samym miejscu, co wcześniej dostałeś tu odpowiedź? Tak. Centralnie w tym samym miejscu. I w tym miejscu też dostawaliśmy dużo odpowiedzi, tak, nie? No. One po linii jakby szły. Dlatego stoję tu i staram się rozmawiać. Mogę włączyć światło? A nic za nami, ej, nic za nami nie stoi, Łuki? Za chwilę. Nie. Zbliż się do nas, podejdź! Możesz tam w tamtą stronę rejestrować? Patrzyłem raz na jakiś czas. Jak ty masz na imię? Przedstaw się. Ja ci się przedstawiłem. Skorzystaj ze swojej energii i powiedz, jak masz na imię. Albo co chcesz nam przekazać? Nie wiem, czy orbów nie widzę. Mamy pójść sobie stąd? Chcesz spokoju? Bo jak odpowiedzi, to też odpowiedź. Zapytam ostatni raz i pójdę dalej. Jak masz na imię? Dobra, idziemy dalej. Jakiś krzyż?
Witaj, nieznajoma. Jesteś razem z nami tutaj? Wiemy, że twoja dusza tutaj utknęła. Czekajcie, wyłączmy na chwilę znowu światła. I Mikołaj, miej zapis cały czas. Włączmy noktowizję. Wszystkie światła? Tak. No, spróbujemy sprowokować. Specjalnie dla ciebie wyłączyliśmy światło. Wiemy, że go nie lubisz. Podejdź do nas. Powiedz coś do któregoś z mikrofonów znajdujących się przy kamerach. Albo powiedz coś do tego urządzenia, które trzymam w swojej prawej dłoni. Jesteś razem z nami tutaj? Ile masz lat? Czy to pomieszczenie było dla ciebie więzieniem? Nie bój się nas, nie zrobimy ci krzywdy. Chcemy ci pomóc. Daj nam znak, jakikolwiek. Uderz w coś. Było uderzenie. Dziękujemy ci bardzo. O kurwa, dobra. Słyszałeś? Słyszałem. Dobra. Dobra. Zaba. Dużo żab. Kurde. Ja pierdzielę, słuchajcie, tu są żaby małe. Gdzie? Ale w ogóle, słuchajcie, jaka sytuacja, że one są tutaj w tym, w piwnicy. Ale nie było tych dźwięków, jak staliśmy. Nie. Dopiero jak nie powiedziałem, było... daj nam znak. To i nie poszedł znak. Nie było tak. Tych żab. No. Dziękujemy. Nie wracaj z nami. Mamy prośbę, nie podążaj za nami. Zostań tutaj. Chyba, że chcesz nam zdradzić, jak możemy ci pomóc. Jeżeli chcesz pomocy, zdradź nam, jak możemy ci pomóc. Jakieś haki. Wiecie co, będzie trzeba dobrze na pewno przestudiować ten materiał pod kątem dźwiękowym. Tak. Ale wiecie co, ja nie wiem, czy ona chce pomocy. Nikiemu obiecywała, że nas przestraszy. Tak? No to mamy... Jest spełnione. Jest spełnione. Serce jak nic, nie? No. Dobra. Słuchajcie, znak był dźwiękowy. Te najciekawsze miejsca myślę, że mamy poodhaczane, więc możemy iść na kaplicę już bezpośrednio. Przypominam, że tam też się działy różne rzeczy i niewykluczone, że to ten sam duch. Ja bardzo chętnie jestem. Tu się dzieje. Kuba już jest taki rozemocjonowany. Nie wiem, czy byliście na kaplicy, tam też. Byliśmy, tak, też i też rejestrowaliśmy głosy. To może być ten sam duch. Może być. Czego spotkamy. Słuchajcie, nie ma co ukrywać, na pewno dzieje się wiele, dzieje się o wiele więcej niż ostatnim razem, jak byliśmy w Zofiówce, a macie tego doskonały przykład. Zobaczcie na Kubę. Dobra, nie stresuj się, jesteś ze mną. Lecimy do kaplicy. Czy jest ktoś tutaj z nami? Jeżeli tak, daj znać. Powiedz coś do tego urządzenia. Jak masz na imię? Czy nas pamiętasz? Byliśmy tutaj 3 tygodnie temu. Powiedz do tego urządzenia, nie bój się. Skorzystaj ze swojej energii i daj nam znać. Jesteś tutaj? Czekajcie, może zgaśmy nie aż tyle światła, żeby nie było. Bo generalnie... Ja mam na nocę jakby co. Co? Królewski. Pomysł. Ona powiedziała pomysł czy królewski? Nie, królewski. Mamy zarejestrowany królewski. Co masz na myśli królewski? Daj nam znać, powiedz coś. O co chodzi? Możemy ci jakoś pomóc?
Zapytam inaczej. Zuza. Zuza. A chciałem się zapytać, jak, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Witaj, Zuza. Byłaś zakonnicą? Zuza, czy byłaś z nami w Zofiówce? Czy podążasz za nami? Nie możemy za dużo pytań też zadawać, bo później odpowiedź nie będziemy wiedzieli, na którą sensowną uzyskujemy. Czy byłaś z nami w Zofiówce? Jesteś mężczyzną, kobietą? Głupie pytanie, ale prowokacyjne. Zuza, widzisz nas? Rzuć kamieniem, daj nam znać. Cokolwiek, daj nam głos. Dźwięk, sygnał, cokolwiek. Zacząłem szukać psy. Daleko, ale zacząłem słuchać wycie psa. Czy chcesz, żebyśmy sobie stąd poszli? Czekaj, się zmienimy. Może to pod ten ołtarz, co nie? Czy przeszkadza ci nasza obecność? Czujesz się samotna? Potrzebujesz pomocy? Rozmawiaj z nami. Nie bój się. Zadam ci ostatnie pytanie. Jeżeli nie odpowiesz, to stąd pójdziemy i nie będziemy mogli ci pomóc. Ile masz lat? Słyszeliście? Słyszę. Tak. Czekajcie. Ej, obca, ja mam coś w kamerze dziwnego. To było gdzieś tu. Co masz? Tu. Nie topesz. A, chyba, że ten nie topesz. Nie, to był... Ale słyszałem centralnie po prawej stronie, słyszałem jakby coś szurnął po ziemi. No, coś było, nie? Patrz, podejdź tu do mnie, ty się Miki nie ruszaj. Nie ruszaj się właśnie. Co masz? Zobacz. Patrz na tunel, jest nagrywanie, co nie? No. Widzisz? A czekaj, a teraz zobacz, bo może moja latarka trochę... Nie, no zobacz, nie. Ej, faktycznie. Centralnie nad nim, widzisz? Tak, taka nad Mikołajem. Taka mgła jest. Mgła, biała, no. No. I zobacz, jak ja się przesuwam, to znika. Czy stoisz obok Mikołaja? Czy stoisz obok tego mężczyzny, który jest przed nami? Dama, czyli jesteś kobietą. Zobacz. Widzę. Nie ma i teraz daję nad Mikiego i jest taka mgła, widzisz? Widzę. Dama powiedziała. Tak, nie? Dama. No, patrzcie, żeby było. Dama. Dama. Tak jak widzicie, Zofiówka to miejsce, które realnie jest nawiedzone i występują tutaj różnego rodzaju anomalie. Zarejestrowaliśmy kilka sensownych odpowiedzi. Kilka oznak obecności, mniejsze lub większe hałasy, a możliwe, że nawet udało nam się zarejestrować jakiś byt. To na pewno wypiszecie w komentarzach, jeśli faktycznie miałbym mieć tutaj rację. Nasza eksploracja Zofiówki dobiegła końca. Przyszła pora, by sprawdzić wygenerowane wcześniej punkty randonautiki. Ruszyliśmy w drogę do punktu. Okej, jesteśmy gotowi, jesteśmy w naszym pierwszym punkcie, który znajduje się niestety za tą bramą. Widzę ochroniarza, widzę, że ogląda coś na telewizorze i widzę, że nie śpi, a to oznacza problemy. Chłopaki nie chcą skusić losu, że tak powiem. My uwielbiamy kusić los specjalnie dla was, dlatego docencie to. Wchodzimy do środka. Zobaczymy, czy zwróci nam uwagę. Przyjdźcie na radio. W razie co na radio i wjedziemy. Jeżeli wejdziemy do środka, bo tutaj to będziecie słyszeć, nie? Dobra, zobaczymy. No bo nasz punkt, jakby nie patrzeć, znajduje się tam w głębi. Tylko czy tutaj w ogóle można wejść? Pytamy ochroniarza? Może żeby po prostu się dogadać, nie? Okay. Też tak naprawdę. To może nie ten, to ja pójdę sam. Dobrze. Dobra?
wieczór. Śpiący ochroniarz zaskoczył chyba nie tylko mnie, ale również was. W końcu taka sytuacja przytrafia nam się pierwszy raz. Dzięki temu przejście przez bramę okazało się bezproblemowe. Ośrodek, na którym się znajdujemy, to teren obiektu zajmującego się leczeniem. Nie tylko wy teraz jesteście ciekawi, co znajduje się na jego terenie. My też byliśmy. W końcu to tutaj znajdował się nasz punkt. My tutaj podtrzymujemy go w tym stanie. Przyjąłem, bez odbioru. No dobra, to skoro chłopaki z Urbex History ululali naszego ochroniarza, to jak coś, nie mamy nic złego tutaj na myśli, nic, co złego to nie my. My tylko idziemy do swojego punktu. Chodźcie. Ej, coś tam jest, bez kitu. Widzisz to białe? No, a tu mamy punkt. Wygląda na budynek. Tylko pytanie, czy jest związane z naszą intencją. Ej, to jest jakaś budka. A to jest zamknięte? Tak, zamknięte. No, drzwi są zamknięte. No, tu jest płot, tu nie wyjdziemy dalej, ale to jest w naszym punkcie. To jest, widzisz? Jesteśmy w punkcie. A jest coś w tej szafce? Tam jest jakiś dokument. I tyle. Ale tu wejścia bezpośrednio nie ma. Jest zabite dechą. Okna zamknięte. I włącznik prądu. Nie. Jest drut, no. Ale to tak porządnie zrobiony drut. Nie przejdziemy. Tam jest jakaś ścieżka tylko. No dobra, czyli na tym pierwszym punkcie chyba nic. Dobra, rozejrzymy się jeszcze dookoła. Jeszcze kilka dobrych minut rozglądaliśmy się w poszukiwaniu intencji. Sprawdziliśmy okolice, ale nie znaleźliśmy nic konkretnego. Dlatego postanowiliśmy wrócić na drogę. Zmierzamy w stronę chłopaków z Urbex History. To chyba tak, to jest, ale bardzo długa jest ta droga, stary. No. Dobra, kochani, wracamy w takim razie do chłopaków z Urbex History. Wyłączymy latarki, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Nie chcemy obudzić naszego pana ochroniarza, który śpi. Jedziemy do drugiego punktu, chodźcie. Byliśmy na miejscu, byliśmy w punkcie, poza budką nic więcej, a pan ochroniarz robi sobie smacznego komara. Jedziemy do punktu numer 2. W ogóle przez moment myśleliśmy, że ochroniarz Mikiego wywalił, jak z Darek poszli się. No, bo to wygląda jakby jego prowadził ochroniarz. No i lecimy, kochani, do punktu numer 2, który znajduje się... No, jesteśmy na drodze, ale w głębi lasu, około 100 metrów mamy do przejścia i zobaczymy, co przyniesie nam ten punkt. Zosiówka już dała sobie znać. Dobra, lecimy. Siła 4,53, promień 50 metrów, więc nie ma tragedii, a może być ciekawe. Tylko mamy bardzo gęsty las do pokonania. Ten błąd to. Dzisiaj w ogóle mamy strasznie dużo chodzenia po lasach. No bo też jesteś na takich terenach, nie? A, tu jest ścieżka. To jest ścieżka? Dla mnie zły, bo nie lubię po nich chodzić. Raczej jak są punkty, to
w głębi lasu. Ale zaraz odbijemy sobie bezpośrednio do punktu. Dobra, porozglądajmy się, bo jesteśmy w promieniu. Ten punkt to jest trzy drzewa stąd, powiedzmy. I tak w miarę cicho, bo możemy usłyszeć. Ej, ej, ej! Kaseta. Masz kasetę? Kaseta. Głos. Jakby nie patrzeć, są rejestrowane na niej również głosy. Stary, i teraz odtworzyć, co jest na tym. Tylko właśnie odtworzyć na magnetowidzie. No ciężko dostać magnetowid, nie? W dzisiejszych czasach. Albo żeby jest ktoś miał... Jest na niej napisane? Jest, 10606. A jeszcze tu coś a jest. A wystaje taśma, czy nie? Nie. Kurde, jaki numer w ogóle, chociaż, stary. Nie, dobra, wystaje. Czy jest... Może na taśmie coś prześwietlimy. Na pogę. Jakąś... Przytrzymaj. Nie, na tym nie ma klatek. Nie? Nie. Nie będzie? Nie, nie. Tam jest ta magnetyczna. No nie, no to jest kawałek ten, no. Nic. Ale mamy centralnie w tym punkcie, bo szczególnie gdzieś tutaj było jakby pękła gałąź. No. 10 606. To jest wideo taśma. Mhm. Czekaj, VHS 10606. Tak, 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 no. No to mamy głos jak nic. Można chyba podpiąć to pod intencję. W takim razie nasza intencja. Głos spełniony. Zaliczony. Zaczęło padać centralnie w tym momencie. Dokładnie. Lecimy do trzeciego punktu, chodźcie. Chcę tylko jedną rzecz dodać. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj jak pójdziemy teraz prosto i w prawo, to jest ten spalony zakład. Znaczy ten kapliczka. Nie. Jak pójdziesz prosto... A, zakład! Prosto, ten. Sanatorium. No. Prosto jest kaplica, a po prawej stronie jest ten spalony... Idziemy do naszego trzeciego już punktu randonautiki. Zobaczymy, co zastanie nas na miejscu, tylko trzeba wziąć ze sobą sprzęt i gaz pieprzowy, bo to jednak Zofiówka. Mamy? 200 metrów niecałe. 200 metrów. Ale jestem ciekaw właśnie, czy się przebijemy, bo dojdziemy teraz do polany, a przynajmniej tak to wygląda. Tak. Powinniśmy przejść obok sanatorium. O ile tak będzie. Wyżej my w ogóle mogliśmy iść od tej kaplicy i to było trzy razy krótsza droga. Ale mi nawigacja świrowała strasznie. Dobra, zbliżamy się do sanatorium, nie wiem, czy przejdziemy dalej. No to wygląda jak teren prywatny. No tu jest teren sanatorium. Czy my to obejdziemy? Tu się chyba kończy nasza przygoda. Bo nie przejdziemy tutaj. Nie, bo tu już jest teren sanatorium. Tu jest teren sanatorium, więc nie mamy jak dostać się do punktu numer 3. Ale on jest daleko stąd, bo jeszcze masz radius, co nie? No jest. Czekaj, nie pamiętam jaki był radius, ale... Czekajcie, bo mi pada deszcz. No jesteśmy w punkcie. To jest tam... Tylko mówię, to jest za...
tym. No na terenie prywatnym to no. Jest. Chyba, że o to chodziło, żeby pokazać nam sanatorium. Może, takie funkcjonujące. Może, takie połączenie no. Wspólne. Stare z nowym, to nie? No. Czyli co, sugerujesz, że tu jest połączenie... czynnego sanatorium z poprzednimi, bo generalnie wszystkie punkty, jakie tu pokazało, to było stare sanatorium, stare szpital i tak dalej, a teraz mamy czynne no, sanatorium. No, też ono jest na terenie takim jak Zofiówka. Co prawda, tak nie łączy dalej, się to z żadnymi naszymi intencjami, bo że tu jakiś sznur jest. Ej, ale nie, bo to nie było w punkcie, bo tam ta linka była wcześniej. No nic. Następny punkt. To był nasz ostatni, to wasz następny. Nasz następny. No let's go. Jest godzina 1:21. Co? Tutaj chłopaki z Urbex History siedzą. Kończymy. No ale wisienka na torcie. Czyli pytanie. Czy w Zofiówce faktycznie auta nie odpalają? Sprawdźmy. Odpaliło. Tym razem nie udało nam się zarejestrować. Ale jeżeli ktoś zna historię, albo komuś nie odpaliło auto stojąc pod Zofiówką, dajcie znać. Nie da się ukryć, ale kaplica znajdująca się za naszymi plecami to tylko jeden z drobnych elementów, dziwnych elementów, które znajdują się przy obiekcie zwanym Zofiówką. Miejsce, które jest... No właśnie. Nie da się ukryć, Zofiówka pokazała pełne swoje oblicze. Tak naprawdę sami byliście świadkami, co się działo przez cały ten odcinek, a działo się dużo. Stary... Kuba już ma dość. Randonautika pokazała, że jak zwykle daje radę. Dajcie znać w komentarzu, gdzie chcielibyście, byśmy wybrali się następnym razem i być może z chłopakami z Urbex History. Oczywiście ich perspektywę możecie oglądać na ich kanale, link znajdziecie w opisie. Panowie, bardzo dziękuję, że zechcieliście uczestniczyć w dzisiejszych nagrywkach. I super, że byliście z nami, bo ja bym sam nie dał rady. Dlatego subskrybujcie mój kanał, wciskając ten czerwony przycisk tylko tam na dole, zostawiajcie łapki w górę, no i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia!